No i my chcemy wiedzieć, co to za składniki, które trzeba dodać. Goście serdecznie. Dzień dobry. Są z nami Marta Adamiuk, dietetyk kliniczny, a także barista Bartosz Gieracki. Witamy was serdecznie. Witamy Bartosz, za chwilę. Bardziej dietetyczny wariant kawy, jaki możemy sobie zaserwować. Kawa generalnie jest praktycznie bezkaloryczna. W takiej filiżance, szklance kawy mamy naprawdę śladowe ilości kalorii, 3-5 kalorii. Dlatego jest to tak naprawdę napój, który możemy pić pomiędzy posiłkami. I tak naprawdę... Pita, taka niskokaloryczna kawa może wpłynąć na to, że się tak... Kawa generalnie pobudza metabolizm. Tak. Kawa pobudza metabolizm, więc generalnie poprawia nasze trawienie. Głównie czarna kawa, rzeczywiście. Więc może sprzyjać odchudzaniu. Natomiast rzeczywiście, jak dodamy do niej też kilka magicznych składników, no to ten efekt można troszeczkę też nasilić. Tutaj robimy teraz bardzo... Nas prowokujesz, czy robisz coś magicznego? To jest bardzo ciekawe połączenie, które można przygotować tak naprawdę rano. Dość naprawdę delikatne, orzeźwiające i pobudzające. Więc naprawdę bardzo ciekawe. Mhm. Czekaj, jeszcze raz, bo szybki jesteś i to jest cenne. Natomiast ja bym chciał zapamiętać. Właśnie i kawy, która pobudza trawienie i cytrusów, ale to będą bardziej takie indywidualne przypadki. Tutaj, jeżeli chodzi na przykład właśnie o grejpfruta. Grejpfrut ma biflavonoid naringinę, który właśnie może też sprawiać, że kawa będzie utrzymywała dłużej swoje działanie. Dzięki temu będziemy pobudzeni nawet o połowę dłużej, ale oprócz tego też właśnie wspiera pracę. Kawa z syropem z imbiru, ale nie z takim kupem. Krowy nie są metabolizowane w taki sam sposób jak cukier, więc nie mamy też wyrzutu glukozy od razu do krwi. I ta kawa kawie, jeżeli chodzi o kaloryczność, nie jest równa. Jak już dodamy mleko, średnio to będzie 30-50 kalorii więcej, jakich kaw nie pić, ale żeby mieć świadomość tego, że to może tak naprawdę zastępować już posiłek. Więc od czasu do czasu, jak sobie pozwalamy, z tą taką świadomością w głowie, że no to już nie jest bezkaloryczny napój, prawda? Ten na to jesień, ale mimo wszystko bardzo jest dobry. Tak, prawda? Bardzo wpływa na odporność. Tak naprawdę i wszystkie też syropy swojej produkcji, takie domowe, to są naprawdę naturalne, bardzo dobre, które fajnie się łączą z kawą, bo jednak takie sieciówki gdzieś kupne w sklepach niestety zawierają zbyt dużą ilość cukru. A powiedzcie proszę, co to roka? Nie, daktyle oczywiście można też dodać do naszego szejka. Taka kawa z syropem takim naturalnym z daktyli, jak sobie zblendujemy, no to też raz, że dodadzą słodyczy, dwa, że dodają też... Proszę bardzo. Powiedzieli państwo, jak to smakuje, bo nie ukrywam, że połączenie trzech cytrusów z kawą samo w sobie brzmi dość egzotycznie. W lecie też jest bardzo ciekawe połączenie na bazie kostek lodu, kawa zimna.